Czy pani się przygotowuje do Halloween? Czy pani świętuje Halloween? Nie, bez przesady, ale z przyjemnością uczestniczę. Już u mnie w bloku wisi zaproszenie dla dzieci, że zbieramy się tam o 18 i będą wędrować, więc muszę kupić słodycze. I to jest, bo one mają z tego niesamowitą frajdę, więc ja też mam frajdę. Będę świętowała Halloween z moimi przyjaciółmi. Wybrałam sobie nawet już kostium, więc nie mogę się doczekać po prostu, jak się wystylizuję cała. Ale nie zdradzę wam na ten moment, jaki kostium sobie przygotowałam, więc śledźcie moje social media i wtedy się dowiecie. Czy ja co roku świętuję Halloween? No na pewno nie, ponieważ ja nie jestem raczej z osób imprezowych. Wolę zająć się pracą albo moim pieskiem niż jakimiś tam imprezami, ale na ten rok mamy przygotowane po prostu również kręcenie jakiegoś fajnego materiału, żeby później się to fajnie oglądało naszym obserwatorom i szykowanie właśnie tych stylizacji, bo też nie ukrywam, troszeczkę mnie to kręci. Wydaje mi się, że jako stylistka również bym się odnalazła, więc w tym roku na pewno będziemy świętować, ale czy to będzie impreza? Raczej nie. Ja Halloween nie traktuję jakoś tak religijnie czy niereligijnie. Ja uważam to święto za po prostu moment na odpuszczenie sobie jakichś tam słabszych dni, przebranie się, pojedzenie trochę słodyczy, jakby nie szukam tam nigdzie żadnego drugiego dna, tylko po prostu w tym czasie się przebieramy i się bawimy i jakby wszystko inne tam nie ma znaczenia, jakby nie patrzymy na to pod żadnym innym względem, jak tylko pod takie spotkanie ze znajomymi, bo przebieranie się, no bo kiedy, jak nie w Halloween, można właśnie się tak wystylizować i porobić takie fajne rzeczy.